Spotykamy się zgodnie z ustaleniami, jakie podjęliśmy wspólnie na ostatnim naszym spotkaniu, w czasie rozmowy dotyczącej najważniejszej sprawy bulwersującej mieszkańców miasta, o czym już informowaliśmy, czyli przyłączy. Wiem, że we wtorek odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa, w którym uczestniczył pan burmistrz, i że jakieś ustalenia konkretne już zostały w tej materii podjęte. Czy może nam Pan przybliżyć ten problem, ten fragment posiedzenia, gdzie ta decyzja zapadła, bo myślę, że to nie są sprawy tajne czy poufne, i podać konkretne kwoty, bo chyba już Pan nimi dysponuje. Bardzo proszę. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry, Szanowni Państwo. Tak, rzeczywiście odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej we wtorek, na którym przedstawiliśmy materiały związane z kosztami i sposobem realizacji przyłączy kanalizacyjnych, które powinny być wybudowane w celu osiągnięcia efektu ekologicznego dla naszego projektu. Przeprowadziliśmy taką analizę kosztów. Analiza ta oparta była na ofertach, które złożone zostały w trakcie postępowań przetargowych dla sześciu zadań wchodzących, wchodzących w zakres yy, projektu dofinansowywanego z Unii, przepraszam. Yy. To są koszty, które najbardziej chyba na dzień dzisiejszy odzwierciedlają rzeczywisty koszt, jaki, jakiego należy się spodziewać w przyszłości dla pozostałych dwunastu zadań. I w wyniku tej analizy yy, otrzymaliśmy cenę za jeden metr bieżący przyłącza blisko 250 zł za ten metr. Co w przypadku tych sześciu zadań, które w tej chwili są realizowane, stanowi blisko 4200 zł za jedną sztukę przyłącza. Oczywiście operujemy wartościami średnimi, uśrednionymi. Przy założeniu, przy założeniu tych y, kosztu 250 zł za metr bieżący przyłącza, po przemnożeniu przez liczbę, czyli przez metry, jakie jeszcze zostały do wykonania dla pozostałych 12 zadań do wykonania tych przyłączy no, otrzymaliśmy y, kwotę, jaka konieczna jest do wykonania wszystkich przyłączy, które zostały przewidziane w projekcie, czyli od samego początku realizacji tego projektu. To jest blisko 3000 przyłączy, które umożliwi nam podłączenie ponad 13 200 mieszkańców. I taki jest efekt ekologiczny przewidziany dla projektu. W latach 2012-2015 powinniśmy sukcesywnie uzyskiwać liczbę mieszkańców, którzy są podłączani do czy odprowadzają ścieki do nowo wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej. Cała ta nasza kalkulacja dała kwotę 14 milionów złotych. Rozłożono no nierówno, bo nierówno efekt ekologiczny był zakładany na lata 2011 2014. Teraz jest propozycja taka, że gdy o, Gdybyśmy, gdybyśmy teraz te 4200 zł podzieli na pół, tak jak kiedyś to było zakładane, że 50% kosztów powinien pokryć przyłączający się, to daje nam to kwotę 2100 zł. Ale od samego początku projektu była mowa o tym, że no koszt, jaki będzie, jakim będzie obciążany no właściciel nieruchomości będzie w granicach 1500-1600 zł. No stąd było dosyć długo dyskutowane, ile tak naprawdę to powinno być. I Ostatecznie padła propozycja, żeby przyjąć podobną zasadę dofinansowania jak dla pozostałej sieci, czyli że ze środków gminy, czyli de facto mieszkańców, dofinansowany jest wkład własny, tak na okrągło licząc 40%. Wartości kosztów, a 60% jest źródło zewnętrzne, w tym przypadku Funduszu Spójności. I żeby przenieść tą zasadę na budowę przyłączy, czyli 40% to są koszty ponoszone przez mieszkańca czy właściciela posesji, a źródło zewnętrzne dołoży 60% wartości tego przyłącza. No i tak kalkulując, dochodzimy do kwoty 40% z 4200 zł, co daje dokładnie 1680 zł. Jest propozycja, żeby właśnie taką kwotę mieszkańcy wpłacali do gminy, ponieważ my jako przedsiębiorstwo nie możemy pobierać takich opłat. I chyba tyle. Czyli, panie prezesie, no wygląda na to, że ta kwota jest bardzo zbliżona do tej, którą proponował pan poprzedni burmistrz obratański i pan były prezes Szatkowski. I nadal to będzie na zasadach dobrowolności, rozumiem. A co by się stało, gdyby któryś z mieszkańców, zwłaszczycieli i posesji odmówił wpłaty, bo to ma być dobrowolna wpłata. Powiem może, wrócę do pierwszej części tego pytania. Tak, na początku było, czyli po, od samego początku twórcy projektu zakładali tą kwotę 1500-1600 zł. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że te koszty wykonania przyłącza no, wychodzą wyższe niż to było zakładane wcześniej. Czyli no bo te 1500-1600 zł to miało być 50%, prawda? czyli pół na pół mniej więcej. Tutaj w naszej kalkulacji na podstawie uzyskanych już ofert od wykonawców, czyli tych, którzy realizują te sześć te zadań, wiemy, że połowa to jest 2100 zł. Tak? Do tego jeszcze zrobiliśmy taką analizę danych, takich bardzo historycznych, jakie, jakie, jakie koszty były ponoszone przez, przez mieszkańców na podłączenie się do kanalizacji w latach. To były zadania realizowane w latach 2005-2008 bodajże. Ostatnie zadanie było. I średni koszt podłączenia wtedy do kanalizacji to był 1900, tam z jakimś małym haczykiem, 1910 bodajże złotych na każde przyłącze. Także te wszystkie koszty były wyższe. No szkoda, że od samego początku nie było mowy, na przykład, że to będzie 2500, 200, prawda? Bo wtedy mieszkańcy mieliby, no wtedy by mieli łatwiej, wydaje mi się. A druga część. Czyli co będzie, co będzie, jeśli ktoś nie zechce wpłacić, bo to jest dobrowolna wpłata. No zakładamy tak jak nasi poprzednicy, że nie będzie takich mieszkańców. Jest to oczywiście umowa społeczna pewna, gdzie no wszyscy my długo no, rozmawialiśmy też z różnymi osobami, które no można uznać za, za przedstawicieli opinii społeczeństwa i no mieszkańcy deklarowali poprzez te osoby, że są przygotowani na ten rząd wielkości. No stąd mam nadzieję, że taka będzie też decyzja że o tych dobrowolnych wpłatach. Krążą też takie plotki, bym powiedział, ponieważ to nie są informacje sprawdzone, że te kwoty będą różne dla różnych przyłączających się właścicieli posesji, że ci, którzy już są przyłączeni, właśnie zapłacą tę kwotę, o której pan prezes przed chwilą mówił, czyli te około 1680 zł, natomiast osoby, które teraz będą przyłączane, to podobno mają zapłacić tą pełną kwotę, czyli 2100, czy ileś, jak pan powiedział. Czy to jest prawda, czy nie? Czy wszyscy będą potra Traktowani jednakowo? Przede wszystkim naszym celem jest osiągnięcie efektu, efektu ekologicznego, czyli budowę tych przyłączy, które były przewidywane od samego początku w projekcie. I to, o czym mówiłem, taka propozycja dotyczy przede wszystkim tych mieszkańców, którzy wcześniej byli uwzględnieni w projekcie. Natomiast, no żeby zrównoważyć koszty podłączenia się, jest wielu chętnych w tej chwili do podłączenia się do nowo budowanej kanalizacji. no To jest na przestrzeni paru lat się pojawili nowych chętni. Jest taka propozycja, żeby stworzyć również system dofinansowania do kosztów ponoszonych przez tych, nazwijmy to, nowo przyłączających się mieszkańców, po to, żeby obciążenie finansowe zarówno tych, nazwijmy to, starych przyłączających się, jak i nowych, żeby było mniej więcej na podobnym zakresie. Yy, dotarły do mnie pytania, panie prezesie, dotyczące no już wykonywanych prac a mianowicie chodzi tutaj o rogów i dyszów. Otóż no tych pytań jest tu wiele, masz 16, ale myślę, że w takim bloku je panu zadam. Najważniejsze pytanie to jest to dotyczące niby zasypania starorzecza, gdzie właścicielka posesji czy działki z firmą sobie ustaliła wykonującą te inwestycje, żeby te ziemię, którą oni tam będą wybierać, Przywiezi i podwyższyć jej teren. I przez to no, różne środowiska, część mieszkańców, dyszowa i rogowa, ekologowie twierdzą, że niszczy się przez to środowisko ekologiczne, przyrodę. Czy nie uważa pan, że to jest właśnie pewne zagrożenie dla tego projektu i czy to działanie było zgodne z prawem? Bardzo bym prosił o krótką odpowiedź. Krótko powiem tak. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska. Nie może ono być niszczone w wyniku realizacji tego projektu. W tym przypadku, z tego co wiem, takie naruszenie strefy objętej ochroną przyrodniczą nie zostało popełnione. Sprawa wyglądała w ten sposób, że właścicielka posesji niezależnie poza projektem. Porozumiała się z wykonawcą, który akurat bierze udział w pracach związanych z projektem i ziemię uzyskiwaną z wykopów no, przeznaczyli na wyrównanie powierzchni jej działki. I tutaj no, sprawa ta została zgłoszona przez Towarzystwo Ochrony Przyrody do gminy. Zostało zwołane zebranie osób, które związane były z tym problemem. Była przeprowadzana wizja lokalna. Okazało się, że te prace, które tam na działce tej pani były prowadzone, nie wchodziły w zakres nie wchodziły w strefę objętą ochroną przyrodniczą. Czyli to właściwie nie ma problemu, wszystko jest zgodnie z prawem, strefa nie została naruszona. I na zakończenie ostatnie pytanie mam do Pana, Panie Prezesie. Otóż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pod koniec lipca tego roku ogłosił projekt, z którego mogą korzystać właśnie takie jednostki jak państwo, czyli jak przedsiębiorstwo, jak samorządy terytorialne odnośnie właśnie budowy tych sieci kanalizacyjnych i przyłączy. Jest taka możliwość, że w przeciągu chyba trzech czy czterech lat przeznaczają oni... Na to zadanie konkretnie około 150 milionów złotych. Czy Pan i gmina wiedzą o tym i czy poczyniliście już Państwo jakieś kroki? Bo tam kto pierwszy, ten lepszy. Czyli trzeba by było szybko składać te projekty. Czy coś się dzieje w tej sprawie? Już została wyznaczona osoba koordynująca złożenie wniosku. Wstępnie w przyszłym tygodniu... O ile dobrze pamiętam, w przyszłym tygodniu jest spotkanie z panią z Ministerstwa Środowiska, która zajmuje się tym programem dofinansowania i nasz pracownik jest już yy, no zgłoszony na to spotkanie. Także oczywiście, że z tego źródła również chcemy pozyskać środki, no ze względu na trudną dosyć sytuację finansową w gminie, a tak jak będę to zawsze powtarzał, naszym celem jest uzyskanie efektu, czyli te przyłącza musimy wybudować. Czyli tu mieszkańcy nadal by musieli te wpłaty dokonywać, nawet gdybyście Państwo pozyskali te środki zewnętrzne, bo wtedy można by było zrezygnować z tych dopłat przez mieszkańców, prawda? No To nie jest moja decyzja, natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że te środki mogą być przyznane np. w postaci pożyczki, którą trzeba spłacać. To, że ona jest nisko oprocentowana i rozłożona na lata, no to ułatwia wykonanie tych prac inwestycyjnych, a, ale no nie zwalnia nas z obowiązku pozyskania środków na to. Może być ewentualnie też, ale nie znam tutaj szczegółów. Być może częściowo będzie to w postaci dotacji, no ale zawsze to jest tylko część. Tak, jest, jest rzeczywiście taki zapis, bo ja czytałem ten dokument, że może to być również w formie dotacji, a nie tylko pożyczki. Tak. No. Czyli dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.